gdy ktoś cię oceni. Jeżeli ktoś cię oceni pozytywnie, to masz powód do tego, żeby się czuć dobrze. Ponieważ zostałaś dobrze oceniona, to możesz się czuć dobrze, ponieważ ktoś o tobie sądzi dobrze i przedstawił ci dobrą ocenę. Czyli twoje poczucie wartości jest zależne od cudzej oceny. Jak ktoś cię pozytywnie oceni, to czujesz to. Ty masz prawo przyjąć, że jesteś pozytywną osobą. Natomiast jeżeli ktoś cię nie oceni, to potrafisz sama siebie ocenić. A ponieważ siebie znasz bardzo dobrze, pod każdym względem, to twoja ocena samej siebie zazwyczaj jest oceną mocno krytyczną, żeby nie powiedzieć negatywną. Doszukujesz się u siebie negatywnych cech. U innej osoby byś się takowych cech nie doszukiwała. Droga oglądaczko, i tutaj, ponieważ doszukujesz się u siebie tych cech, które mogłabyś poprawić, żeby stać się lepsza, to taką cechą, którą mogłabyś poprawić, żeby stać się lepsza, i najważniejszą z tych cech jest samoocena, czyli ocenianie siebie tak, jakbyś oceniała kogoś innego, równie smutnego jak ty. Czyli czy osoba, którą spotkałaś, ma wystarczający powód do tego, żeby chodzić taka smutna i niezadowolona tylko dlatego, że nie jest najmądrzejsza na świecie, najpiękniejsza na świecie i nie ma wystarczającej ilości rozumu, żeby siebie ocenić dobrze. Bo może tak się składa, że masz wystarczająco dużo rozumu, żeby kogoś innego ocenić pozytywnie. Natomiast tego rozumu ci nie wystarcza, żeby samą siebie ocenić pozytywnie, ponieważ twoja samoocena powoduje twoje samopoczucie. Jeżeli sama siebie oceniasz negatywnie, to twoje poczucie jest negatywne. Dlatego twoje samopoczucie zależy od twojej samooceny, a to zależy od jakości twojego myślenia. I dlatego, droga oglądaczko, informuję cię, że ten filmik jest specjalnie nakręcony do wszystkich umiłowanych pochwiczanek, które nie mają najmniejszego powodu, żeby oceniać się negatywnie, a oceniają się negatywnie i to powoduje ich bardzo niską samoocenę, która zupełnie uniemożliwia wyjście z tego niewielkiego problemu, jakim jest pochwica.